Cześć kochani, jestem w sklepiku dzisiaj. Będę dla Was kręcić vloga, bo robimy małe przemeblowanie w domu i w sklepie. Moi rodzice robią remont i pozbywają się trochę takich starodawnych mebli. Tutaj biorę taką małą szafeczkę, zaraz Wam pokażę. O, już jest miejsce zrobione, narożną. W narożniku bardzo mało miejsca, ale każda szafka się, słuchajcie, przydaje. Ta szafka tutaj na buty, myślałam, że zagraci, a tymczasem jest dużo więcej miejsca z nią. Wiem, jak to się stało. Także pokażę Wam później też w domu cały ten rozgardiasz przemeblowania i tak dalej. No i jeszcze zobaczycie dzisiaj, prócz tego, zobaczycie też kawałek kosmetycznego hola eko kosmetyków i makijaż w nowych trendach. Taki minimalistyczny, ekokosmetykami. Także jeśli lubicie takie tematy, to zasubskrybujcie i koniecznie dajcie polubienie. A ja przechodzę dalej. Czekam na tych panów cały czas, więc tu Wam jeszcze sfilmuję. Lampa od Hello Room Rook. Piękne te lampy są. No i właśnie tutaj tak się zrobiło bardzo przestronnie. Teraz chociaż miejsca jest tak samo mało, jak było. Ale nawet, teraz wyłączyłam światła, oj, odwrotnie, o. Nawet da się tutaj żyć, słuchajcie. Będzie jeszcze tu szafka, do której polecą jakieś jeszcze szpargały, więc nie będzie wszystko musiało stać na wierzchu. Także bardzo się cieszę, słuchajcie. Pokazuję Wam tu pokój, który do tej pory był takim magazynem bardziej. Tu jest pianino, na którym się grywa i tu jest biblioteczka też. Moimi książkami i do nauczania i moimi normalnymi książkami. Ale no i tutaj do tej pory było lustro, maszyna stała tu pod ścianą. W zasadzie tutaj tak naprawdę to suszyło się pranie i był wielki, wielki bałagan. Więc teraz będzie porządek. Jutro tutaj wjedzie szafa i pokażę Wam efekt końcowy. W tej szafie urządzę garderobę taką roboczą do sklepu. Tam będzie szafka, gdzie zamierzam poukładać wszystkie swoje torebki. No i zrobię w ogóle taki super, super porządek. Pokażę Wam całkowicie, jak to już jest wykończone. No i usunę ten bałagan, bo zobaczcie, teraz wszystko to, co miałoby być tu w innych miejscach, leży po prostu tutaj na wierzchu. No i nie jest to zbyt fajne, widzicie? Torebki na razie, no patrzcie, to jest masakra, ile torebek mam. Zrobię jakiś przegląd tych torebek przy okazji. Przemeblowanie trwa. No i tutaj się znalazła szafka z małego pokoju, bo tam będzie teraz pracownia krawiecko-modo-eka-kreatywna, powiedzmy. No i tutaj trzeba było przemeblować. Jedna szafeczka z książkami poszła tu. Tutaj sekretarzyk na dokumenty. No i troszeczkę się ścisnęła jadalnia przez ten dodatkowy mebel. No ale ogólnie jest dobrze. Dywany poszły do prania, także jak widzicie, prace trwają. Przywieźli te meble. No i myślałam, że stanie tak na tej czerwonej ścianie, ale nie da się. No i tu jest szafa. Ta szafa jest bardzo ładna, niestety jest też bardzo stara, co skutkuje tym, że jest dość niepraktyczna w środku. No, będą wisiały rzeczy i leżały na dole. No i tutaj będzie miejsce pracy, tam jest kolejna szafka, jeszcze coś tu może wyłożę, półki, chociaż półki są w miarę nowe, nie trzeba. Tak to wygląda, no zaraz będę tu robić porządek i pokażę Wam efekt końcowy. No i zrobiłam porządek w książkach wreszcie, już nie miałam bardzo, bardzo dawno czasu, żeby to zrobić. Przejrzałam książki, wrzuciłam stare podręczniki. Tu tylko jeszcze muszę przejrzeć, co tam jest na dole. To jest do wydania. O! Do wydania całkiem duży, nowy, nieużywany kombajn, mikser taki. Kiedyś kupiony w Lidlu. W ogóle go nie używam. Jakby ktoś z Was chciał, to za cenę wysyłki mogę udostępnić. W każdym razie jest nowiutki, w ogóle nieużywany. Ma wszystkie części. Z dużą bardzo miską. Taką o. Wszystkie te do mieszania ciasta ma, do ubijania piany, tylko po prostu ja mam bardzo, bardzo małą kuchnię i niestety nie jestem w stanie trzymać takiego sprzętu, mimo że naprawdę może raz go użyłam w życiu. No i już po, zaczyna to wyglądać.
No i skończone, powiedzmy, że skończone, bo tu normalnie jeszcze jest dywan, który jest w praniu obecnie, bo skorzystałam z okazji i ze dwa dywany oddałam do prania. Nowa szafka, jedna. No i tutaj są rzeczy robocze do pakowania paczek, jakieś rzeczy, z którymi jeszcze coś tutaj mam zrobić do sklepu. Posortowane książki, tutaj też już jest w zasadzie tak, jak powinno być, bo na pianinie nuty zawsze były i będą. Będę jeszcze wieszać obrazki, ale to muszę najpierw ogarnąć wszystko inne. Tutaj mamy rzeczy do wywozu do sklepu i właśnie te rzeczy, słuchajcie, które tutaj normalnie mi zagracają pokój i wisiały na wierzchu, będą sobie wisiały gotowe tutaj do wzięcia w tej szafie. Tutaj mam akurat garnitury fajne, męskie. A tu w ogóle w tej szafie są moje teraz torebki. Zobaczcie, ile mam torebek. Plecaki, torebki, torebeczki, to wszystko potrzebne do stylizacji i na co dzień. Także szafa zapełniona została, to jest taka wąziutka szafa, ale ma kołki, dzięki czemu fajnie, bo można powiesić właśnie torebki. Tutaj jakieś takie niesezonowe płaszczyki, które jeszcze są za chłodne. No i właśnie tu będę sobie wieszać rzeczy do zabrania do sklepu. Czyli już takie wypracowane, gotowe, żeby nie leżało mi to po całym domu, bo wiecie, to nie jest zbyt fajne. W każdym razie jestem zadowolona, bo już jest porządek. Całkiem inaczej niż było to wygląda. Wow, super po prostu. Teraz można tu normalnie wchodzić i korzystać z tego pokoju. Tym, o, tu zawisła moja kopia dziewczyny z perłą Vermeera. Praca na plastykę to była moja. Obraz, o którym Wam opowiadałam w drugim odcinku mojego vloga. No i tutaj jeszcze rzeczy do sklepu, które tymczasem jeszcze dzisiaj nie zdążyłam tam powiesić, bo to jeszcze wtedy nie było gotowe. Dywany do prania. No i tutaj mamy też już gotowe. Także jestem zaopatrzona, moi drodzy. A tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda normalnie mój warsztat pracy, czyli rzeczy wyprane, rzeczy już wyprane oraz przygotowane do prasowania wcześniej. To jest wcześniejsza partia, późniejsza. No i tak to ciągle wygląda, tylko że to normalnie jest w tym małym pokoju. W tej chwili było tu, bo trzeba było po prostu tutaj zorganizować, poprzemeblowywać, poprzenosić. Także, kochani, gotowe! Moi drodzy, ja się będę już z Wami żegnać. Zapraszam Was na ten haul i krótki filmik kosmetyczny z tym makijażem. I bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam Was już we czwartek na... Zabieram Was do lumpeksu. Nowe. Z haulem. Także... Aha, no i oczywiście... Jutro, we środę, na live ze sklepiku. Będzie trochę nowości, już zaczniemy pokazywać rzeczy na nowy sezon. Jeszcze jakieś kilka rzeczy takich cieplejszych. Także cześć, kochani, do zobaczenia już po filmiku kosmetycznym. Nie będę się żegnać. Bye, bye! Witajcie, kochani. Dzisiaj chcę Wam pokazać moją poranną rutynę, bo ktoś się pytał. I to będzie taki super minimalizm. A to dlatego, że jestem minimalistką, jak chodzi o kosmetyki. I to naprawdę, bo mam bardzo mało i kolorówki, i takich kosmetyków do pielęgnacji. Pokażę Wam tylko tak na szybko, a w związku z trendami jeszcze. W związku z trendami chciałam Wam powiedzieć, że w tym roku będzie mega trend na gołą skórę tak zwaną. Czyli praktycznie zero jakiegokolwiek podkładu, czegokolwiek na skórze. No jest to ciekawy trend, trzeba pokazać tak jakby strukturę swojej skóry, czy piegi, czy nawet jak się ma jakieś niedoskonałości, to wszystko jest dozwolone. Natomiast mocny makijaż oczu, ja mam niestety oczy spuchnięte, bo mam uczulenie, także no przepraszam Was za ten wygląd taki, mam bardzo opuchnięte powieki, od kilku dni mnie męczy uczulenie. W każdym razie użyłam serum, bo pielęgnacja jakby jest tutaj w takim makijażu najważniejsza. Takie serum z Only Bio i to jest serum rozświetlające z witaminą C, którego użyłam trochę za mało nawet. Oczywiście nie mogę go dawać na oczy, bo moje powieki po prostu jeszcze nie doszły do siebie po tym uderzeniu. Dałam trochę więcej tego serum, bo skoro nie będziemy dawać podkładów żadnych, no to żeby ta skóra była taka jednak rozświetlona,
Wyjątkowo dzisiaj użyję takiej próbki z Nuxe, to jest akurat krem przeciwzmarszczkowy, bo tak na co dzień to używam takiego Morning Cappuccino od Fluff, ale chcę Was ostrzec, że jeżeli macie skłonności do uczuleń, to nie używajcie kosmetyków do oczu tej firmy, bo mnie bardzo uczulił kosmetyk. Właśnie od tego mam to uczulenie. Taki balsam do demakijażu bardzo ładnie pachnie i w ogóle jest mega praktyczny. To się po prostu tak nakłada jak mydło i potem zmywa, ale to, co mi się stało z oczami, już nigdy go nie użyję, to pewne. Także, no niestety, one mają w sobie zapachy, takie intensywne zapachy, które mogą uczulać. Także na twarz to owszem, ale niestety na oczy to Wam nie polecam. Użyję tego kremu i to użyję taką, tak fajnie, żeby skóra tak wypiła ten kremik, żeby była fajnie nawilżona, bo to ma być piękno skóry, ma być tutaj atutem, więc no, słuchajcie, wiem, że to może być problem dla osób, które nie mają takiej perfekcyjnej skóry, no ale no to trzeba zadbać o skórę, słuchajcie, jak ktoś nie ma, to zadbajcie o dietę, o skórę, dobra dieta oczyszcza skórę, dużo wody, zrobić porządek, iść do lekarza, do dermatologa i po prostu mieć piękną skórę zamiast tej tapety, która nam potem blokuje pory. No i tak, jak widzicie, tutaj mam gumeczkę moją jedwabną, która super trzyma włosy i właśnie nie zaciąga, nie niszczy włosów, bo jest jedwabiu. No, krem pod i na powieki teraz. Już Wam pokażę mój krem. Używałam takiego z Soraya Plante i też był bardzo spoko, ale teraz sobie kupiłam taki od Mia krem pod oczy i on jest też fajny, w porządku, już tamten ze ślimaka, że tak powiem, z Bingo Spa zużyty, także no niestety moje oczy, nic na to nie poradzimy, są opuchnięte i pewnie jeszcze przez chwilę będą, więc nie będziemy na to zwracać uwagi. Teraz Wam pokażę. I w ogóle przepraszam Was za ten kadr, bo ten kadr jest tragiczny, ale zginął mi taki przyczep do, nie mogę znaleźć go, taki przyczep do lustra na telefon. No i no nie mogę po prostu pokazać Wam tego do lustra. Pokażę Wam teraz za to trzy rzeczy, taki mały haul naturalnych kosmetyków, bo wiecie, że ja naturalne kosmetyki używam. Kupiłam sobie kilka rzeczy właśnie na nowy sezon pod kątem tych trendów takich minimalistycznych, jak chodzi o makijaż, żebym mogła bardzo szybko dwoma ruchami praktycznie wykonać ten makijaż. I jeszcze Wam chcę pokazać przy okazji mój taki puder. Kupiłam sobie puderniczkę z Chin oczywiście, no bo gdzie takie puderniczki można kupić. I słuchajcie, zrobiłam sobie własny puder, bo chciałam mieć 100% naturalny, bo nawet te najlepsze firmy robią pudry takie trochę udoskonalone, powiedzmy, jakimiś to składnikami. Natomiast tutaj mamy puder diamentowy, puder perłowy, puder jedwabny, trochę pudru bambusowego dodane i taką mączkę z owsa. I to wszystko kupiłam na stronie, którą Wam podlinkuję. Można kupić takie właśnie składniki, one też mają puderniczki, tylko mają takie niepraktyczne puderniczki, bez tych siteczek, bez puszków, a ja jednak chciałam mieć taką ładną, fajną puderniczkę, żeby to cieszyło oko też. Słuchajcie, no i nakładać będę ten puder na całą twarz, nie będę dawać podkładu, bo mam też podkład w pudrze, taki w kolorze naturalnym, ale skoro ma być goła twarz, to goła twarz. No i teraz ten puder to jest taki puder wykończeniowy, więc on w zasadzie się nie liczy, można powiedzieć, bo on nic nie zakrywa, on tylko matowi i leciuteńko rozświetla skórę. Będę go nakładać tym dużym pędzlem. Zobaczycie potem efekt. Efekt będzie w filmiku widoczny. Ten puder naprawdę jest bardzo, bardzo drobny i przez to, że jest taki drobny i że ma te dobre składniki, to pielęgnuje skórę. Także to jest taka kolejna warstwa pielęgnacyjna, można powiedzieć. On ma w sobie ten puder perłowy, który fajnie pielęgnuje, no i jedwab. Puder jedwabny, naturalny, to jest naprawdę fajna rzecz. Dobra, okruszyłam twarz pudrem, więc nie będzie jakiegoś świecenia bardzo dużego. I teraz co dalej? Dam trochę korektora, bo wiecie, jednak ja mam cienie, jeszcze przez to uczulenie tym bardziej, moje oczy są biedne.
Będę tutaj, słuchajcie, patrzeć trochę też do tego lustra, bo tutaj w telefonie słabo światło widać. Znaczy nie mam tyle światła, ile powinnam, ile tu w lustrze. Także, o. Tak to wygląda. Dam taki różowy korektor z Santé. On ma trzy kolory, a już mi się kończy, ale jeszcze coś tam jest. I ten różowy pod oczy jest taki, no jest taki ok. Jest fajny, w sensie, że nie jest bardzo kryjący, ale robi to, co ma robić. Tutaj sobie trochę jednak tą punktową, tą kropeczkę czerwoną i tę moją malinkę, którą tu mam, taki czerwony spot tutaj, taki ślad. Jeszcze coś takiego drobnego. No, ale tego jakby nie zlikwidujemy. O, to się samo zlikwiduje, jakaś skórka. Tak. No, moi drodzy, tak to wygląda. No nie jest źle, powiedziałabym, ale teraz, żeby ta skóra była taka trochę ożywiona, no bo wiecie, ja nie mam 17 lat, żeby wyglądać tak perfekcyjnie już teraz, wszystko na swoim miejscu, tak jak było kiedyś. No ale cóż, tak jest. Przeczesałam sobie brwi, mam taką szczoteczkę wyjętą z takiego produktu do brwi, która jest superowa i sobie ją umyłam po prostu, bo jest bardzo praktyczna. Oczywiście mogę użyć jeszcze trochę mojego korektora takiego naturalnego, trochę miejscowo jeszcze tutaj na, no jednak żeby te czerwoności powiedzmy zakryć. Takie małe oszustwo, wiecie, bo te niedoskonałości jakby wynikające z samej skóry takiej to oczywiście zostawię, ale jednak... No, jednak za takimi całkiem czerwonymi punktami to ja nie przepadam i chyba nie czuję się z tym tak super swobodnie, żeby to zostawiać. Tak, teraz produkt do brwi. No i do brwi mam takie coś z Arbonne i to jest taka różdżka, taka mała maskara do brwi, brązowa. No i ona jest naprawdę, naprawdę super, bo powiem Wam, że będę malować jednak tutaj. Powiem Wam, że ona świetnie utrzymuje brwi na miejscu, dodaje koloru, ale nie jest jakaś bardzo ciemna, nie wychodzą mi brwi jak u Jędzy. No przy mojej urodzie to jakbym miała czarne, to bym wyglądała po prostu jak, nie powiem co. W każdym razie fajnie zagęszcza brwi. Jeżeli macie w miarę gęste, ale jasne brwi, to się nadaje. Bo jeżeli macie cienkie brwi albo takie prawie niewidoczne, to no to polecam Wam jednak mimo wszystko cień albo inny produkt, który jakby dorysowuje też część brwi. Ale teraz są modne takie brwi trochę naturalistyczne, chociaż wiem, że trendy są takie, że już teraz, moi drodzy, będzie znowu prawdopodobnie lata 2000 wracały, czyli bardzo cienkie brwi. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to tragicznie wygląda i źle się kończy potem takie przerzedzanie brwi, bo już potem się nie da wrócić do swoich, tak jak po mnie widać, bo ja niestety też w tamtym czasie sobie wyrywałam brwi. No i teraz te brwi wyglądają w miarę naturalnie i są takie, są ułożone i one zostaną już takie. Na szczęście ten produkt jest fajny. Pokażę Wam jeszcze kredkę, której nie użyję. A właściwie może ją użyję. Puro Bio. Ja używam takiej kredki w kolorze stalowym, bo czarna jest dla mnie za mocna, chyba że na jakiś wieczorowy makijaż, ponieważ ona nie uczula w ogóle, mogę ją dać nawet na te moje biedne powieczki. I tak sobie ją rozsmarowuję, bo ja nie robię takiej kreski wyrazistej, tylko taką rozmazaną, która po prostu tylko powiększa oko. Oczywiście nie robię jej w żaden sposób w środku, bo to pomniejsza oczy. A nie mam takiego zamiaru, zwłaszcza z tymi spuchniętymi brwiami teraz. No po prostu nie będę się tak specjalnie nad tym roztkliwiać. To jest taki naprawdę, naprawdę minimalistyczny makijaż. Tylko taka właśnie rozmazana kreska i będzie jeszcze kolor minimalny. To jest makijaż codzienny. Oczywiście nie jest to wieczorowe, ani nie jest to nic takiego, co zrobi z Was diwę. Natomiast idziemy dalej. To była ta kredka. Teraz użyję takiego produktu, moi drodzy, kolor karamel. Bardzo polecam tą firmę, ma super składy. Szczególnie szminki są takie w super składzie, które pielęgnują usta i w ogóle, i w ogóle. Także o, takie coś. I co to jest, kochani?
To jest produkt 3 w 1, który ma dwa odcienie. Mają w dwóch odcieniach w kolor karamel. Multistick to się nazywa. I ta rzecz jest na usta, na policzki i na powieki, więc super idealna rzecz na lato, na wakacje, gdzie ja i tak używam zupełnie tylko czegoś takiego. Ale zanim to Wam pokażę, co dostałam od Wicki, która mnie w sklepie odwiedziła, przyjechały panie z Paryża. Pani przyjechała z Paryża i my, a z Anią dostałyśmy takie super upominki, zobaczcie. To jest balsam od Chanel. Już spróbuję go otworzyć. O, jest. Jeszcze nie użyty. Nigdy. Pierwszy raz. No bo usta trzeba wypielęgnować, zanim się nałoży jakikolwiek kolor, żeby nie wyszła nam taka pustynia. To jest po prostu balsam bez koloru i tu jest napisane, że to jest Coco Balm. Rouge Coco Balm. I on jest po prostu transparentny. O, ale superowo nawilża. Świetny, naprawdę. Bardzo fajnie to jest. Nie wiem, jaki ma skład, bo nie dochodziłam do tego, jakie Chanel, ale wiecie, to jest prezent, więc nie będę tu wybrzydzać. Poza tym, no, jednak firma spoko, więc myślę, że będzie dobre. Bardzo, bardzo przyjemny jest dla ust. Właściwie mogłoby tak zostać, bo te usta już są i jakby wyglądają na większe i są bardzo ładnie nawilżone i odżywione. Teraz nałożę sobie tego 3 w 1. On jest taki beżowy. Taki róż beżowy. Więc de facto on mi trochę rozjaśni. Ale to dobrze, bo chcę też w dzisiejszym filmiku o trendach być tak w naturalny sposób. I będę nakładać go też na powieki. Bo to będzie taki bardzo naturalny efekt dawał. O! Troszkę tu wygładzimy jeszcze. Ja normalnie daję cień na powieki, taki w kolorze, właściwie róż do policzków na powieki też. I chcę, żeby to miało taki efekt bardzo naturalny i takiego lekkiego właśnie różu, jak zaróżowiona skóra. No i teraz policzki. I też będę to palcem nakładać, wiecie, bo jednak nie mam zaufania do takich dużych powierzchni tych dozerów. Trochę chyba za mocno, no ale staram się zrobić taki bardzo naturalny róż. Taki lekkie zarumienione policzki. Coś niestety za dużo chyba kremu jeszcze jest, nie wchłonęło wszystko. Ale okej, okay, no dobra, powiedzmy, że jesteśmy tacy naturalni, idzie lato, makijaż idealny. Może trochę za dużo, ale to zaraz jeszcze się... Tutaj można jeszcze trochę u góry kości policzkowych. Żeby był taki efekt wow, że tak powiem. Super produkt. Fajny, on jest matowy, słuchajcie. Nie da połysku na policzkach, więc ja jeszcze czegoś użyję tutaj. Użyję jeszcze takiego balsamu taupy, bo wiecie co? To jest Urban Garden. Naturalny taki w kolorze chyba granat. To się... Tak, smak granatu. Smak, nie kolor granatu oczywiście. Ale ma kolor granatu w sumie, bo jest taki różowy. I to jest taki błyszczący balsam. I jak się go tutaj nałoży na te kości policzkowe, to skóra wygląda bardzo świeżo. I właśnie tak jakby była taka trochę mokra. To jest super myk, naprawdę super myk. Jak chcecie mieć taki naturalny efekt makijażu tutaj na policzkach, jakbyście właśnie były naturalnie zaróżowione, to ja Wam bardzo polecam ten myk. Ja nie jestem jakimś ekspertem od makijażu, to od razu mówię, ale taki naturalny makijaż, naturalnymi kosmetykami ogarniam. I oczywiście, jak już wspomniałam, to jest makijaż minimalistyczny, bez żadnych cudów, bez żadnego cudowania. Także, jak widzieliście, to są moje podstawowe kosmetyki, więcej praktycznie nie używam. Oczywiście, normalnie to jeszcze bym, jeżeli bym nie robiła tego minimalistycznego, użyłabym jeszcze tego z Arbonne kremu CC. Jeżeli idę na scenę, na przykład dziś wieczorem, to tak, owszem. No i jakieś mocniejsze na scenę kosmetyki, wiadomo, cienie też. Teraz mam taki krem, Boże, krem, taką maskarę. Mesmerize Mascara, to jest Ethical Beauty. Taka firma, kolor black i
To jest organiczna, wegańska i cruelty free, czyli wolna od okrucieństwa maskara. Nie wiem, jak maskara mogła być okrutna. No ale nie testowana na zwierzętach w każdym razie. Bardzo ładne opakowanie, jest takim metalicznym zielonym. I tak. Będzie efekt mocnych rzęs, bo właśnie ten makijaż ma polegać na tym, że skóra jest bardzo naturalna, natomiast mamy mocno wytuszowane rzęsy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Obrócę to tak, słuchajcie, na chwilę. No nie wiem, czy to będzie widać, zobaczymy. Próbujemy, słuchajcie. To jest całkiem nowy tusz, raz go dopiero użyłam i jest też wodoodporny, dlatego go kupiłam, bo mam niewodoodporny, a już przez te oczy teraz się tak wystraszyłam, że kupiłam całkiem nowy, już nie chciałam używać tego, bo bałam się, starego, bo bałam się, że będzie po prostu przeterminowany i że te moje biedne powieki jeszcze ucierpią bardziej. Dobra, słuchajcie, tuszuję je tak od nasady aż po końca, już się dotknęłam oczywiście. Fajnie tuszuję ten tusz. Miał dobre opinie, dlatego kupiłam. Chciałam inny, ale niestety akurat wodoodpornego nie było tego. No i tak. Mocny tusz. Można oczywiście, jak naprawdę chcecie bardzo mocny efekt, to można sobie po chwili znowu. Ale ja chyba nie będę, bo już ze względu głównie na te moje powieki, że już nie chcę tak męczyć oczu takimi warstwami. I teraz zmywam sobie oliwą z oliwek albo olejem arganowym rzęsy, bo po prostu tak się już teraz boję o to uczulenie. No dobra, kochani. Jeszcze jestem oczywiście, że nieuczesana. Tak. Teraz zrobię coś z włosami i może będzie się to nadawać do użytku, bo będę kręcić vloga. W każdym razie efekt jest bardzo naturalny. Myślę, że taki efekt jeszcze na osobach bardzo młodych jest lepszy, bo nie trzeba wiele tuszować. Ale powiem Wam, że wraz z wiekiem też im mniej się użyje tych kosmetyków i tych warstw, też się wygląda lepiej, bo no po prostu człowiek nie jest taki wytapetowany, a każda warstwa tapety pogłębia jakieś zmarszczki, jakieś linie i widać bardziej wiek, więc myślę, że jest po prostu faktycznie naturalnie. Myślę, że ten trend będzie fajny. Nie wiem, jak się Wam wydaje. Mi się wydaje, że trend będzie spoko, że się sprawdzi, bo uważam, że zawsze mniej to lepiej. Pod tym względem niestety uważam, że mniej to lepiej. Chyba, że jakiś imprezowy makijaż ktoś robi i chce zrobić sobie jakieś malunki, jakieś, wiecie, o co mi chodzi, jakieś fajne ekscesy na twarzy. Ale tak na co dzień wystarczy. Sam puder i to taki naturalny całkowicie, który nie zakrywa, ja nie mam jakichś dużych niedoskonałości skóry, więc u mnie to nie zobaczycie tego efektu takiego, nie mam piegów. Moi drodzy, no i będę kończyć. Zabieram się teraz za kręcenie trendów.